Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj witam was u Aurory w Legacy Challenge, tak, dzisiaj już z normalnym dźwiękiem, bez kamerki. Ja wiedziałam, że jak nagram odcinek z kamerką, to coś pójdzie nie tak, no i poszło, ale pytałam się was, czy chcecie, więc ten poprzedni odcinek z tym słabym dźwiękiem wam dodałam, no ale dzisiaj już jest, mam nadzieję, wszystko w porządku. Także słuchajcie, zaczynamy tutaj sobie kolejny odcinek praktycznie od tego miejsca, w którym skończyliśmy poprzedni, bo dziś będziemy mieli dzień straszenia, ten dzień grozy i taki mamy ładny klimacik jesienny, tak jak w sumie u nas za oknem, chociaż u mnie dzisiaj pogoda paskudna. No ale cóż, słuchajcie, Aurora właśnie wróciła, bo tam była na jakiejś dodatkowej zmianie w pracy. Tu jedna dynia nam się straciła, bo nie wiem, czy nam ktoś ją pogryzł, czy co, ale coś tam się stanęło. No i słuchajcie, popatrzcie, co ja tutaj postawiłam. Tak jak mówiłam, lecimy z tym, z tą magią, z tym wszystkim pełną parą, więc ja tutaj dałam... Myślałam, że ona ma z tym starym swoim... Nie, to jest... To jest... Scott? To nie jest Scott chyba, co? Kto to jest? No nie wiem, nieważne. To nie jest nasza mama i tata? No nie wiem, nieważne. I dałam taką szafkę właśnie na te eliksiry, żeby one te się jej nie plątały w... Wiecie, w tym wyposażeniu, bo już w tym wyposażeniu ona miała tego dużo. Więc dałam taką szafkę, przemalowałam ją całą na biało. No i tak, i pomyślałam sobie, wiecie co, bo ten Scott nasz, ja nie wiem, on jakoś się uczy gotowania. Same to gotowanie mu się wbija. No i ma już 9 poziom i sobie myślę, a jest tym wojskowym tak trochę bez sensu. Może przebranżowimy go właśnie i zrobimy go kucharzem. Że rzuci pracę w wojsku i zostanie kucharzem. Powiedzmy, że będzie chciał otworzyć w przyszłości może swoją jakąś restaurację. Może w przyszłości, jak się dorobimy, to kupimy mu taką restaurację, no zobaczymy. Więc myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby go przebranżowić. No i będziemy też robić imprezę, a mianowicie przebierańców. Będziemy tutaj sobie przebierańców ogarniać. Czekajcie. Ona w ogóle chce urządzić biesiadę, a ja wolę tą maskaradę, skoro mamy właśnie... Jak to tu nie mogę urządzić? Weź wejdź do domu. Właśnie, jak mamy już ten dzień grozy, to fajnie, żeby to było jednak ta maskarada, żeby oni się poprzebierali troszkę. Prawda, nie mam żadnych dzieci. Ogólnie to Aurora jest za 4 dni, będzie już dorosła, więc wiecie, już może czas pora byłoby pomyśleć o tych dzieciach. Co tutaj masz? O, zapłać rachunki, zapłać. Jak tam, Scott, co tam ugotowałeś? Naleśni... A, kurde, teraz z tym... No dobra, no. Dobra, udało się. Przez tego moda właśnie tam się wyświetlają chyba wszyscy Simowie ogólnie z miasta i ci, których tam gdzieś kiedyś poznała Aurora i tak się troszeczkę przycina, no ale trudno. Już zaprosiliśmy. Muszę w ogóle z Aurorze znaleźć jakąś koleżankę, taką przyjaciółkę, może kogoś wprowadzę, a może ze Stefanią się zapoznamy, taka fajna dziewczyna, tylko ona tutaj ma... Ona pewnie jest z jakiegoś innego miasta. No ale obecnie przebywa w naszym otoczeniu. Dobra, ty zrobiłeś żarełko, no to zjedz sobie. Dobra, nie myj, na razie zjedz. I chyba chciałabym drugiego kota zaadoptować, bo ten nasz Dekar jest taki czasami samotny, więc może byśmy zaadoptowali drugiego kota dla niego, a może kocicę, kocicę, żeby właśnie on miał tam jakąś, może jakieś kociaki kiedyś, czy coś, właśnie fajnie by było spróbować. Jeszcze jakość wspaniała. Patrzcie go, jaki on jest, umiejętność kucharza. A czy to masz taki... Nie, on nawet nie ma, że jest właśnie wybitny kucharz. To nie wiem, o co chodzi. No dobra, ale wiesz co, weź... porzuć pracę, no. Porzuć pracę i spróbujemy znaleźć coś lepszego. Znaczy coś innego, czyli coś z gotowaniem. A ty idź posprzątaj. Ona w ogóle niby powinna być w pracy, ale dzisiaj... A, no tak, dzisiaj jest wolne, bo przecież jest ten... A tu jeszcze jakiś jeden eliksir się za... O, tu jeszcze jest jakieś oświecenie. Okej, dobra. Wiesz co, może póki goście przyjdą, bo dopiero jest w sumie 10:00, to pójdziemy sobie do sklepu z eliksirami. Pisaliście mi, żeby... Chyba Aga pisa? Tak, chcę rzucić. I żeby nawet parę razy dziennie chodzić do tego. I że właśnie eliksir na czarownicę najrzadziej jest spotykany. Więc tak, jakby to miało nam coś ułatwić, to nasza czarownica najgorzej ją zdobyć. Dobra, i teraz Scottie, czekaj. Ja bym chciała, żebyś ty pracował właśnie tutaj w tej którejś tej restauracji. Gdzie to jest? Boże, w tym mieście ja się nigdy nie odnajdę. Tutaj? To byś miał blisko domu.
Tylko nie wiem, czy to jest ta restauracja, która ja bym chciała, żebyś ty pracował. To jest, a ta, ja bym chciała, żebyś tu pracował. Podejmij karierę kulinarną. Myślę, że bez sensu ma w tym wojsku siedzieć, jak on przecież nie ma takiego żadnego tutaj tego. On ma tutaj łamacz serc, być chłopakiem 10 różnych simów, ale to też chyba jednak. Nie wiem, czy to będzie. Czy to tak będzie? Czy to tak będzie na pewno? Dobra, ty jedziesz do sklepu, no to dawaj. Ona w ogóle tutaj ma jakiś dowolny przepis zrobić do roboty. Czekajcie, pokaż tę okazję. Ordynator szpitala słyszał pogłoski o twoich umiejętnościach kulinarnych, tak? No, mamy na trzecim poziomie, super. Super umiejętność po prostu. Super. Dobra, dawaj, Aurorka, biegnij, biegnij. Pokaż nam coś. W sumie Scott mógłby się z nami wybrać, to by zjadł tą fasolkę i zobaczylibyśmy, co się z nim stanie. Co ty byś chciał? Mistrzowsko ponownie. A, on też chce tatuaż, to też byśmy mogli zrobić. Na suszarkę na razie nie mamy miejsca. W ogóle musimy się skupić właśnie na zarabianiu kasy, hajsusu, bo właśnie bym chciała tą chałupkę im troszeczkę rozbudować czy coś. Tak. O, konik ten idzie. Tak, zdobył nową pracę, dobra. Ale pewnie od pierwszego poziomu, co? No, to nic, ale jesteś już wspaniały. Dobra, wiesz co? Może byś się wybrał na tatuaż? Może oni by z Aurorą się wybrali na tatuaż we dwoje? Może będzie taki wspólny tatuaż? Dobra, to Aurora zaraz to, wiesz co? Chodź tutaj. To zjesz od razu fasolkę. Może zjesz i padniesz i nie będziesz mógł robić. Nie będziemy musieli robić wspólnego tatuażu. A dobra, chodź, kup tutaj obiekt. Patrzcie, kuń. To kuń? Dziki kuń. Dobrze, kulinarnia. Tak, to dla niego myślę, że jest w porządku, ta kulinarnia. Kulinarnia? Dobra, dawaj hopie! Hopie eliksir! Hopie! O, Zoe jakaś. Może ta, od Kasi. Hopie, dawaj eliksir, hopie! Eliksir pobudzający. Weź łyk. Dobra, bierzemy. Flaszka snu. O, może to naprawi naszą Aurorę, bo wiecie, że ona nie śpi. Uzdrowienia. Butelkowego gina. Widzicie, gina mamy. A gdzie jest wiedźma? O! To nam się przyda, ten eliksir. Ja miałam kasę oszczędzać. No, gina nie bierzemy, bo nie chcemy być ginem, więc bez sensu. Miałam kasę oszczędzać. O! A czemu ty nas zapraszasz, jak ja robię imprezy? Ja ciebie zaprosiłam. Nie, macie przyjść do mnie na imprezę. Jesteś tu, Skocie? O, przylas. Dobra, dajmy mu. Co ty byś chciał? Wygrać na loterii. No już. Zjedz magiczną fasolkę, tylko nie umrzyj, proszę. Jeszcze za wcześnie. Kurde, wydaliśmy tyle hajsu. No to nic. Ale ja zbieram te eliksiry. Będę najwyżej wam wysyłała. W prezentach. O, parasol ci się zepsuł, trzeba by było naprawić. Patrzcie, będziemy zażerać się. Niom, 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 niom. O, niebieski będzie! O ty. Tak, te fasolki są troszkę uzależniające, bo Sim jak je zje, to potem je chce ich jeszcze więcej i więcej. Taki trochę. Czekajcie, ja zrobię jemu fotę. Patrzcie, widzicie? Kupić nazwy krzak. Nie, nie kupimy, bo niektórzy, czasami chyba oni tak sami z siebie idą i biorą, a ja nie chcę, żeby Aurora mi się nażarła. Ty możesz jeść, ale nie Aurorka. Dobra, co ja chciałam? A, na ten tatuaż. Zdążymy przed tym, przed imprezą? A co tutaj jest w ogóle? Coś miałaś zrobić? Chirurg i cukiernik. Co? Nie, dobra. Czy tutaj w ogóle mamy takie miejsce, w którym możemy zrobić sobie tatuaż? Czy my mamy tutaj właśnie tych stylistów mamy tutaj. O, nawet patrzcie, pod samym nosem. No, dawaj ze Scottem, chodźcie. Daleko nie musicie iść. Kurde, widzicie, była flaszka gina, ale nie ma flaszki wiedźmy. Ja nie wiem why. Why? Proszę mi powiedzieć. Tak właśnie ciężko trafić, no ale trudno. O, ten tu już przylos Smurf. O, tutaj, słuchajcie, kielaski, tatu gra. O, ale my idziemy tu, bo my chcemy tatuaż. Ogólnie pokażcie, jak to wygląda tutaj, bo ja nigdy tutaj nie byłam. Trochę tak tyłem. Trochę tak tyłem, no. Trochę tak tyłem. Dobra, my idziemy na tatuaż. Słuchajcie, wspólny tatuaż. O, oni mają tu jakiegoś szynszyla.
Co to jest? Szczur! O, ja też chcę szczura. Kupimy szczura zaraz. Znaczy, na razie kasy nie mamy. Mieliśmy oszczędzać. Hajs, kurde, blaszka. Ja chcę szczura. Kupimy szczura zaraz. Proszę tutaj zrobić sobie tatuaż. O nie! 3 godziny. Za 3 godziny dopiero możemy zrobić tatuaż. O, nope. No dobra, trudno. To wiecie co, to wracajcie do domu, jutro przyjdziemy na tatuaż. Bo musisz z tej jagody się zejść, będziesz mógł właśnie zrobić sobie ten tatuaż. Chodź do domu. No, idziemy do domu. No trudno, no. Kuń! Kuń pod chato! Elo, kuń. Daj obwąchać dłoń. Tylko żeby ci nie ugryzł. A, ja mam od was tutaj te jakieś prezenty. Znaczy, to jest stacja badawcza. Ja bym chciała, żeby kiedyś to jej postawić, bo ja bym chciała w ogóle kiedyś zrobić taki ala gabinet. Tak samo to bym chciała jej kiedyś postawić, żeby miała. Ale tutaj mam jakiegoś kwiata za 435, więc mogę go sprzedać. Tu mam gimnastykę za 1500 też od was właśnie. Ale nie mam gdzie jej postawić, to też ją sprzedam. I przez to zrobimy sobie trochę kasy. Tu mam, to też jest niepotrzebne. To. W sumie wiecie, w końcu te prezenty po coś dostaję. Skoro je otwieram i dostaję, trochę to jest ułatwienie, ale... No ale o to w tym właśnie chodzi, w tych prezentach. I ja chciałabym postawić tutaj jakiegoś grajka, bo jak ta impreza ma być... No to takie ciekawe. Tak, mają nowy telewizor, też od was z prezentów właśnie. A to takie wielkie, co nie? Nie mogę gdzieś tego radia postawić, o. Albo o. Patrzcie. No i za 90 kupiłam. No dobra, to nic. No dobra, okej. Okay. I mamy grajka, słuchajcie, i ten. Włącz. Przełącz na pop. Ej, ty tam stawiasz po kątach. Proszę to posprzątać ładnie. Jakaś książka lewituje. Włóżmy ją tutaj, dobra. Dobra, muza leci. O 17 niby mają przyjść nasi goście, więc zaraz zobaczymy, o które się zjawią. No i tak jutro na spokojnie zaadoptujemy sobie nowego kotka i pójdziemy sobie na tatuaże. Może byśmy kogoś zaprosili? Ty na przykład zaproś właśnie swoich przyjaciół z pracy. Nie umów się, tylko zaproś. Patrzcie, ten tutaj czyha cały czas, Clark. Nie wiem dlaczego, ale tutaj czyha. Czy ty masz jakichś kolegów z pracy, czy ty nie masz kolegów? Masz kota, kolegę. Tutaj masz jakoś nawite. Wow, co to było? Priscilla przyjdzie. Dobra, ją też zaproś może. Matka. Jakaś taka ta Karen teraz zmarniała. Zmarniała ta Karen. To jest też jakiś... Aha, okej, to pewnie jest w pracy. To ja go spróbuję zaprosić. Przyjdę za chwilkę, no to super. Może zaprosimy Ciri. No dobra, czekamy na przyjście naszych gości. Patrzcie, zaprosiłam trzy osoby z rodziny i tam z pracy po jednym znajomym. Kto to? Oliwia Ćwir. Zeszło się tyle ludu. No ale cóż. A tutaj jest nasz brat. Ogólnie ten się przebrał. Właśnie, a w co ty się przebierzesz? Powiedz mi tylko, że nie w parówkę. Karen! Mamo! Przebrałaś się w parówkę? Nie, ty się przebrałaś? Co to za strój? Nie wiem, jakaś ninja? Czy co? Ale nasza mamuśka się przebrała. Dobra, weź tutaj idź. Może zawołaj wszystkich. A, no tak, autozapis. Ale na razie... Nie chcę na razie się zapisywać. Zawołaj na posiłek, wszyscy. Chodź, zawołaj na posiłek. Bo się zacznijcie wszyscy zacinać. A Scott się przebrał chyba za naszą Aurorę, bo się przebrał w strój tego. To jest ta Oliwia Ćwir? Tak. Chodźcie sobie zjeść. Czy dalej będziecie się bloczyć? Chodź tutaj, Karen. Znaczy nie Karen, tylko... Karen jest tu, blada porówka. Aurorka, chodź. Wszyscy się pobloczyli, no bo tyle osób chce naraz wejść jednym wejściem. No i jak to zrobić, słuchajcie, jak to zrobić? Żeby wejść jednym wejściem w tyle osób. No. Nie wiem, czy ktoś w końcu przejdzie, czy nie. Ta się za syrenkę przebrała. Oliwia. Karen stoi i się patrzy. Poczęstu się śmiało. O, wlazła do domu, wpuścili ją, patrzcie. Ta muzyka to gra? Na wysoku. Wyłączamy, nie gramy w komputer.
O, wszyscy ziewają. Słaba impreza. Gdzie jest nasz brat? Weź ty byś z Nikodemem pogadała. Właśnie muszę włączyć chyba Enras, ażeby on sobie znalazł... O, tutaj nasz tatuś. Muszę sobie włączyć... Dziecko nam zemdlało, halo! O, patrzcie, ten się zaprzebrał za policjanta. Drik jest prawdziwym dorosłym! O ja, Drik. Drik to jest nasz bratanek. Bratanek, no. Nie, nasz bratanek? Nie, nasz brat. Brat cioteczny, taki kuzyn nasz, o. Właśnie, muszę włączyć ten postęp historii, żeby leciał. To może Nikodem właśnie sobie kogoś znajdzie. Żeby ta nasza rodzina, wiecie, dalej się tam ogarniała. Ale najlepsze jest to właśnie, że niby nikogo nie zaprosiliśmy, a ten, a jak to się nazywa? A cała chata ludzi. Ten to w ogóle, słuchaj, obrazy? Jaki obrazy? Ktoś przychodzi, nas obraża, halo. Dobra, ty wiesz co? Smartfon. Zignoruj. Czemu ona cię obraża? Weź ty ją, strzel. Ona ci to będzie obrażać, słuchaj. Przyszła do ciebie na imprezę i ci będzie obrażać? Pogięło ją? W ogóle nie wiem, co to są za ludzie. Skąd oni się tu wzięli i dlaczego do nas przyszli? No to zawsze tak jest. To jest nasz znajomy z roboty. To jest nasza mother. To jest nasz brat. To jest nasz father. Ale reszta to ja nie wiem. Bo miałaś pogadać z tym bratem swoim. Przyjazne powitanie. Popraw humor. No teraz poprawiasz jej humor. No przed chwilą ona ciebie obrażała. No wiesz ty co? No. Ty z bratem byś te stosunki u siebie poprawiła troszeczkę, bo naprawdę macie słabe te stosunki. Fajnie by było, żeby właśnie on znalazł sobie jakąś partnerkę i żeby właśnie nasza Aurora się z nią zaprzyjaźniła, nie? No tak, brakowało Aurory na przyjęciu, gdzie on sam jest u nas i siedzi na kompie. No to przecież. O, dostaliśmy 680 za płatny urlop. Patrzcie, co tu się dzieje. Jakieś chmury, jakaś mgła. No, pogadaj sobie trochę z bratem. Ja właśnie bym chciała, żeby oni jednak... Gratuluj ukończenia studiów, a co on ukończył studia? O. Popraw humor. No pogadaj z nim, ja bym chciała jednak, żeby oni sobie, wiecie, trochę ogarnęli te kontakty. Bo my chyba nie możemy robić przykusów, co? No nie, nie możemy. Deszcz się rozpadał z tego wszystkiego. No już mają lepsze kontakty. No dobra, piątka. Specjalne, może właśnie Kujon? A może więzosły zmysły byśmy zrobili? Tylko jak to się robiło? Bo jak się robi więzozmysł, to oni chyba się cech swoich uczą, czy coś. Ale nie zawsze on wychodzi, właśnie może wyjść albo na plus, albo na minus, wiecie? To zaraz zobaczymy, jak jej się uda. No. Na. I co? O, coś się dowiedziała, ale ja chyba nie ten, nie zauważyłam. Ale patrzcie, o, podrosło jej trochę, no. Dobra, po imprezie oni wstali z rana, bo chciałam, żeby właśnie z rana poszli na ten tatuaż, bo tak, on właśnie idzie do pracy na 15, ona idzie do pracy na 9 do 19, więc 10 godzin jej nie będzie, dlatego też później nie będzie mi się chciało właśnie z nimi czekać aż do tego późnego wieczoru, więc zabierzemy ich teraz, mają blisko, więc powiedzmy, że tak wcześnie po prostu się umówili. No a jak oni właśnie wrócili tam, Aurora będzie wracała z pracy, jak wróci z pracy, to spróbujemy właśnie jakiegoś kotka sobie drugiego zaadoptować, a raczej kotkę bym chciała, żebyśmy mieli właśnie parkę, żeby Dekar miał tutaj z kim się bawić, no i żeby może w przyszłości mieli jakieś kocięta czy coś, więc byłoby fajnie. No. I ogólnie właśnie patrzę, że on już, patrzcie, ma 18 dni do emeryta, nasz Scott. Więc wiecie, tutaj też troszeczkę trzeba się pospieszyć co do jakichś tutaj, nie wiem, czy jakieś dzieci, czy coś tutaj będzie się działo, będzie grane. Dobra. O, 75 tylko, a było chyba 150. Zaproponuj tatuaż, nie no. Możecie sobie zrobić nawzajem? Okej, bo chyba tutaj nikogo nie ma i dlatego... No dobra.
Może nic wam się nie stanie. To jeszcze całkiem romantycznie będzie. Takie wiecie, ona zrobi mu od jej. Taki tam otwarty salon tatuażu, może sobie się obsłużyć samemu. A co tam? Co tam będziemy się hamować, nie? Tylko mam nadzieję, że ja będę mogła ten tatuaż wybrać. To nie będzie tak, że on jej zrobi tatuaż. No ale jak tak będzie, to będzie śmiesznie. Ta się przebrała w strój kąpielowy. Czyli chyba nie będę mogła wybrać. Czy będę? Jak on jej tu nadziara coś, nie wiem, co on tu jej zrobi zaraz. Patrzcie, jaki perfekt, perfekt, to wiecie. To nie pierwszy raz, wcale nie. A nie, jednak mogę, uff. Dobra, trochę nie widać, bo ona ma włosy, ale pomyślałam sobie, że zrobi jej kota, bo ona no, będzie tą naszą czarownicą, to fajnie będzie do niej kot pasował. I tak najfajniejsze miejsce na tego kota jest właśnie tutaj z tyłu, na karku, z tyłu szyi, tak tutaj na górze pleców, bo w innych miejscach chciałam jej zrobić, wiecie co, na kostce, ale on nie jest tutaj z boku, tylko na środku, tak to dziwnie wygląda. A myślę, że tak na karku... Na karku myślę, że spoko. No oczywiście Scottowi zrobimy jakieś inne tatuaże gdzieś indziej. Lepiej do niego pasujący. No ale myślę, że jej tutaj tak ten kotek. A co tam? Niech siedzi. Mówiecie, coś by pasowało z gotowaniem, ale mamy tylko czosnek przekręcony, jeżeli chodzi o gotowanie, więc za bardzo nie. I tak się zastanawiam, bo zrobiłabym mu w tym samym miejscu, nie? Żeby nie było może takiego jakiegoś orła, albo ten, a może plan Boba, albo tak, co, czaszkę, albo taką, albo kosiarza. Kurczę, tak nie wiem za bardzo, co mu tu zrobić. Takie te, są takie dość damskie, a może coś takiego. To jest dość niewyraźne, bo ja mam słabe ustawione, słabą grafikę ustawioną. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Ale, o, a może taki nóż? Znaczy taki miecz? Co to jest? Miecz, nie? Tylko ja bym dała go w innych kolorach, na przykład w takich. Rozmiar. Jak robię tak rozmiar, to tak jakby tutaj się wcina, nie? O. Może taki miecz. Nie wiem, co on by miał symbolizować, ale... W tym samym miejscu. No dobra, bo nic fajniejszego nie wymyślę, albo po prostu taki napis. O, to fajne, no. O tak. Tylko żeby się nie wcinął mu w kark. O, taki zwykły napis. No, to zróbmy taki mu napis. Ja muszę pobierać jakieś fajne tatuaże z neta dla nich. No i może wtedy coś fajniejszego wymyślimy. Ale na razie ona kota, on to w tym samym miejscu na znak właśnie, że razem go robili, a raczej sobie nawzajem. Patrzcie, mamy pierwsze zlecenie. Będziemy robić szczepionki w parku Simon. To jest a co ona w ogóle? Skąd ona miała taką książkę? To jest mega fajne, bo to jest właśnie, jeżeli chodzi o tą karierę lekarza. To właśnie, to jest fajne, bo właśnie dochodzą takie zlecenia też. Witam, oczywiście. O, tak, już teraz to ja sobie poradziłam, a przyszły... O, Nikodem, a to on chyba on pracuje... Jako lekarz, jako policjant, czy po prostu ma te przebranie jeszcze z wczorajszej imprezy? Zaproś go do rozmowy, bo chcesz się z nim zaprzyjaźnić. Ja w sumie bym chciała, żeby oni się zaprzyjaźnili. Fajnie by było. Dobra. Dobra, jedziemy robić te szczepienia. Pokażę wam te szczepienia i wrócimy sobie do domu pewnie. Ona skończy robotę. I ja będę kończyła ten odcinek, bo jakoś tak mi się rozdłużyło. Myślę, że może tego kota zaadoptujemy w kolejnym, bo w tym i tak była impreza, były tatuaże. Idziemy teraz robić te zlecenie i może właśnie w następnym odcinku zaadoptujemy sobie kotka. Tak, postanowiłam cieszyć się naturą. Przecieka woda. Wow. Ogólnie, czy my mamy w tym mieście festiwal? A pewnie się skończył, nie? Jest piątek, co prawda, to nie powinien się jeszcze skończyć. Ale muszę zobaczyć, jak nie będzie festiwalu w tym mieście, to muszę postawić parcele od nowa, żeby festiwale były, bo czasami tak jest, że jak przeprowadzamy simów, to festiwale nam się psują. Czasami niestety tak jest. Zaszczep. Patrzcie, jak wszyscy lecą. Lecą szczepionki, szczepionki! Wow! Zaszczep. O! Belinda Zadek. Okej. Okay. I patrzcie, jaka nasza Aurorka będzie szczepić. O, patrzcie, jaka szczepiona. Oni wszyscy. Pip. Oni wszyscy na szczepionkę, słuchajcie.
No dawaj, szczep ludzie, nie tam się tutaj z nimi przymilasz. Masz szczepić, takie twoje zadanko. Jaka krzycząca. Oni ziewają, wszyscy zmęczeni. Kto następny? Pip, dawaj. Uuu, Pip nam się spodobał, znaczy on nam, my jemu. Dobra, super. Dobra, kolejna pani, pan, tą panią jeszcze musimy zaszczepić i tą. Bo z tego co wiem, chyba właśnie ci wszyscy, co przychodzą, muszą być zaszczepieni. Wtedy jakieś tam się robi, wiecie, że zaszczepionych tyle stylu, nie? Więc no, dobra, poszczepnę. Właśnie to daje tej karierze takie fajne, bo... O Jezu, jak ona jest głodna. Oj, Nikodem, też będziemy go szczepić? To jest fajne właśnie, że ta kariera jest... Niby zamknięta, ale otwarta. Oj, patrzcie, jak ona się tutaj z nimi przekomarza. Szczep ich tam się nie w ten... W temat nie wgłębiaj, słuchaj. O nie. No to jak mam się wziąć za szczepienie? To ich tyle tu przychodzi, a ja jestem jedna. O, i tata przyszedł. To też trzeba go zaszczepić. Dobra, lecimy. Dobra, słuchajcie, takim szczepiącym akcentem będę kończyć ten odcinek. Wydaje mi się, że właśnie no, mieliśmy tę imprezkę, tutaj zrobiliśmy sobie tatuaże, właśnie tutaj szczepionki rozdajemy, a w kolejnym odcinku zaadoptujemy sobie kotka. Myślę, że Aurora też właśnie dostanie awans, bo patrzcie, a trochę jej spadło, bo się spóźniła do pracy przez te tatuaże, ale mam nadzieję, że to zaraz jej podrośnie. Scott jest pierwszy dzień w robocie, właśnie jedzie, więc niech sobie tam pracuje. No i co? I będziemy kończyć, tak sobie żyjemy i dalej będziemy polować. A, jeszcze prezenty, właśnie. Będziemy polować na waszych, na eliksiry, o. Także dobra, ja na razie zmykam i zaraz jeszcze wrócę do was, wyślę wam prezenty. Okej, dobra, lecimy z prezentami, bo no, zapomniałam o nich na śmierć, więc lecimy teraz, proszę bardzo. Przyjmij prezent. Aurora, dawaj, przyjmij prezent, zaraz pójdziesz jeść. Bo ona wróciła z pracy, w ogóle dostała awans, jest już na 5 poziomie. I Scott też dostał awans, jest na 2 poziomie. Więc poszedł pierwszy dzień do roboty i dostał awans. Więc tak. Dobra, chodź Aurorka, patrz ile mamy prezentów. Ja wiem, że Marii mi wysłała prezent, bym chciała właśnie Marii wysłać i chciałabym też Kasi wysłać. Żeby mogły otworzyć na... Kometa kot! Jest teraz dorosłym kotem, super. Dobra, chodź. Chodź, przyjmiesz prezenty i ten. I widziałam, że 4 osoby mnie nowe zaprosiły i mamy już 90 znajomych tutaj właśnie na Steampage'u, więc zapraszajcie mnie, pamiętajcie, że możecie mnie zapraszać, dodawać do znajomych. Lecimy po 100 znajomków, więc lada moment będzie. O, proszę bardzo, Biedroneczka pozdrawia, ale patrzę, że mamy prezenciki właśnie dla Aurory, więc przyjmujemy te eliksiry, bo wiem, że niektórzy nie mogą wysyłać. Czasem po prostu nie ma takiej opcji. Flakonik rozkoszy, o. Więc wiecie, żeby nie było, to będę przyjmowała też zwykłe, nie? Też wyślemy nadnaturalny. Może jakimś prezencie ode mnie wam się trafi ten właśnie zmieniający na czarownicę, to mi odeślecie. Dobra, pozdrawiam. Pozdrowienia. Pozdrowienia od Aurory. O, tak. Pozdrowienia od Aurory, dobra. I lecimy z tym. Okej. Okay. Od Piotrka przyjmiemy, bo jest prezencik dla Aurory. Natychmiastowe postarzenie. O nie, to na kogoś, kogo nie lubimy, będziemy używać. Dobra, wyślemy prezent niespodziankę. Pozdrowienia od Aurory. Okej. Okay. Patrzę, że Zouza nam też wysłała, no ale dobra, czekajcie. O, Caitlin pozdrawia z Simowego Santa Valley. O, jakaś nowa dziewczyna, Karolinka. Witam bardzo. Od Rudej Op... O, okej, okay, dobra. O, Maciszak, też jakaś nowa, tutaj patrzę, ikonka. O, jest. To jest właśnie Mary Sims. Pozdrowienia od Ashley z wyzwania Le Passy. Także ja przyjmuję i... O, 500 simleonów, fajnie. I wysyłam właśnie Marii. Wyślemy luksusowy pakiet, ale nie wiem, czy ona będzie mogła otworzyć, bo na teraz to podstawowy wyślemy. Bo nagle teraz z samą podstawką, więc tak wyślemy. No i czekajcie, to już był trzeci i szukam jeszcze Katarzyny. Gdzie jest nasza Kasia YouTube? Chyba, że mi nic nie wysłała, to nie dostanie ode mnie.
No nie, nie ma. To nie dostanie ode mnie. Dobra, przyjmiemy może... Aurora, proszę kolejny eliksir. Może to będzie w końcu ten, którego... A nie, zombifikacja. Zombifikacja? Gruba ryba. O, cały czas dostaje te zombifikacje, w sensie te grube ryby ciągle. Dobra, i to był czwarty prezent. Teraz przyjmiemy sobie od Karolinki. Chociaż miałam przyjmować dwa zwykłe i trzy takie, czy coś, ale no dobra. Przyjmiemy jeszcze ten eliksir, słuchajcie. Dla Aurorki wszyscy. Ale ja myślę, że przyjmę od Karolinki, o. Mojej imieniczki. Flakonik silnej rozkoszy. No kurde, cały czas się trafia to samo. No szkurcze blaszka. No ale dobra.